Po wzniesieniu się na wyżyny kreatywności, tworząc zeszłotygodniowe podsumowanie tygodnia, od razu wiedziałem, że chyba nie da się zawiesić poprzeczki wyżej. Jestem synem króla Sedesów. To wysoko postawiona poprzeczka. W sumie tak. Można wyżej, ale życia nie oszukam. Długo zastanawiałem się, czym przy mniejszej ilości meczów, a co za tym idzie materiału do rzeźbienia, mógłbym nadrobić. I wydawało mi się, że najłatwiej powiedzieć coś o Marcinie Wielkopolskim. Przecież wiele wskazuje na to, że wpuści on ponad 100 bramek w tym sezonie, więc to wdzięczny temat do żartów. Ale nie, tym razem nic o nim nie powiem. No, może puszczę mały fragmencik, skoro jest już nagrany. To jest ten słynny worek z bramkami? Bo widzę, że rozwiązany. Ostatnio też żartowałem sobie z Patryka Obary z GOI, ale ten też jakby na złość w końcu trafił. Co prawda rywala, ale trafienie było efektowne i gracz ESV zapamięta je na długo. Tak więc w materiale będzie raczej nudno i standardowo. To tyle prywaty, lecimy z przytupem, tak jak to ma w zwyczaju 3M, które na pewno po raz drugi, a może i więcej, ale nie chciało mi się tego sprawdzać. Mecz zaczęło od szybkiego trafienia i zakończyło na ostrym wpadce. Tym razem podrażnili ukontentowanych, którzy wraz z wielką niewiadomą rywalizują o miano najlepszego rozczarowania sezonu. Czerwono-czarni spieli się i w miniony weekend zdobyli 6 punktów, ale patrząc na ich kadrę, spodziewać by się można było lepszych wyników. Po 3M lepszych rezultatów oczekiwać już można chyba dopiero w sezonie wiosennym na Kuźnikach. A skoro już o tym mowa, to jest coraz mniej czasu na potwierdzenie udziału w rozgrywkach przy Sarbinowskiej i Skwierzyńskiej. Wchodźcie na stronę i zgłaszajcie swoje ekipy, bo chętnych na wasze miejsca nie brakuje. Kinenagel, bo tak podobno wymawia się tę nazwę, w sobotę odebrało lekcję skuteczności od FC International UWR. Międzynarodówka z Uniwerku zaaplikowała dychę rywalom, ale o nich później opowiem, bo grali jeszcze w niedzielę. Natomiast K plus N w niedzielę, choć mieli, nie zagrali, bo oddali mecz ze Szmeges Teges Walkowerem. W lidze wyprzedzają tylko Leroy Merlin, które prezentuje taką sportową wartość, co członkowie pewnego plemienia, których wódz sprzedawał ich za paczkę fajek. Zresztą LM również postanowiło nie rozegrać swojego zaplanowanego na niedzielę spotkania. UWR vs PWR, czyli derby uczelniane, z jednej strony młodzi gniewni, z drugiej starzy doświadczeni. Szybkie prowadzenie 3-0 nie przełożyło się na wygraną, bowiem gdy młodzież się wychulała, do głosu doszli zgrani jak szwajcarski zegarek gracze Politechniki i systematycznie dążyli do zredukowania strat w myśl zasady, że mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna. Błękitni skończyli. I to jak? Wzorem Bohdana Tomaszewskiego zamilknę i dam wam zobaczyć ten finisz. Mecz do obejrzenia w skrócie, ale i tak pewnie nie będzie się wam chciało go włączyć. Jak powiedziałem sędziemu, gdy przegrywaliście 2-0, że oni na razie atakują na entuzjazmie, ale wy ich później dopadniecie doświadczeniem. Czy tak to wyglądało naprawdę? Na początku nie szło, trafiali na skąty, dużo biegali, zresztą cały mecz, a później coś weszło kilka i na farcie ostatnie. I się udało. Remis zasłużony. Chyba tak. Równy mecz. Oni też mieli swoje, bramkarz trochę połapał. Pierwsze stracone punkty, najmocniejszy to był rywal? Czy? Chyba tak. Na pewno najwięcej biegający, ale też piłkarsko spół. Też tak, chyba najmocniejsi. Jakie oczekiwania do końca sezonu? Na same zwycięstwo oczywiście. Drugi skrót to starcie Goja Wrocław, grupa ESV, gdzie do równie udanego finiszu białym brakło nieco więcej. Zobaczcie sami. A skoro już jesteśmy przy brakach, nie sposób nie wspomnieć o wielkiej niewiadomej, która choć tyle dobrego meczu z SIF nie odpuściła, to stawiła się w bardzo okrojonym składzie, z dogłoszonym bramkarzem i nominalnym w polu. I tu szczere wyrazy uznania, bo sam miałem nieprzyjemność biegania w kilku meczach halowych w zdziesiątkowanym składzie i wiem, co musiał czuć na przykład Paweł Nowak, na co dzień broniący dostępu do bramki, a w sobotę uganiający się za rywalami, choć miał on też chwile dla mnie co najmniej abstrakcyjne, bo trafił gola. Co ja po raz ostatni w hali czyniłem grając w FIFA 98, gdzie polską gwiazdą był Wacicha.
Teraz garść luźnych newsów. Przemysław Stefańczyk, prawdopodobnie zbulwersowany próbą podszycia się pod niego w ubiegłotygodniowym podsumowaniu, postanowił zapracować na własne nazwisko. Miał udział przy połowie z 15 bramek. Był dosłownie wszędzie i chyba z tego rozpędu załapał się też na żółtą kartkę. Kilku graczy pokazało te kocie ruchy, które można by złożyć w cykl pod tytułem Spójrz jak oni się ruszają. Byliśmy świadkami narodzin wrocbalowego Lewandowskiego. Niemalże. I halowego Ronaldinho. Prawie. Oraz nietuzinkowych zagrań z autu, czy próby złapania faulu ofensywnego rodem z NBA. Ale i tak wszystkich przebił chyba Milik w futsalu. Tak naprawdę to podsumowanie jest słabsze od ostatniego, bo obawiam się, że ktoś mógłby się w końcu obrazić. I nie, nie uważam, że naszym chłopakom brakuje luzu. Wręcz przeciwnie. Przydałoby się trochę polotu i finezji.